Cześć, nazywam się Hania i na Facebooku prowadzę profil Always and Forever Hungry i chcę Was dzisiaj zaprosić na trzecią część mojej serii Trzy pyszne miejsca w naszym mieście. I dzisiaj wybraliśmy miejsce, takie bardziej wieczorne, ponieważ wybrałam Part One, czyli miejsce, w którym razem z moją ekipą, z moimi znajomymi po prostu się zakochaliśmy. Zaczęło się wszystko od shotów. Tak jak tutaj na potykaczu jest napisane, 10 zł za 4 szoty. Tak się nasza przygoda z Part One zaczęła, a dzisiaj chcę Wam pokazać jako jedno z moich ulubionych miejsc. Chodźcie! Dzień dobry, witamy w Part One. Przed Wami tutaj przedstawiam Wam patrola. Dla mnie to jest patrol, dla większości ludzi na świecie normalnych jest to Patryk. I Patryk dzisiaj... Cześć Patryk! Cześć. Patryk dzisiaj zrobi coś, co kocham najbardziej na świecie, czyli szoty i jednego jakiegoś pysznego drinka. Może się uda, że ja też zrobię te szoty. No i jedna to 40, więc... Całość, tak? To 40? Tak, tak. Jaki przepiękny kolor morski. To jest jakby szoty szczecińskie, bo Szczecin leży nad morzem. No idealnie. No nie, no perfekcyjnie. To jest ujęcie na Leonardo DiCaprio. I za co ja kocham Part One? Przede wszystkim kocham za to, że ile razy tutaj byłam, zawsze było bardzo fajnie. Mają tutaj super barmanów, po prostu na najwyższym poziomie, są uprzejmi, weseli, zawsze cię obsłużą z radością i z uśmiechem, mimo tego, że wiadomo, praca w nocy nie jest lekka. Po drugie, wystrój. Mamy tutaj wystrój irlandzki, takiego troszeczkę irlandzkiego pubu. Tutaj patrol mówił, że wygląda to po prostu jak taki statek w drewnie. Jest taki dosyć taki ciężki, mocny klimat, ale nam się bardzo podoba, my zawsze tutaj z całym ekipą przychodzimy i jeszcze nie było ani jednego wyjścia do Part One, żeby nam się tutaj nie podobało. Dlatego właśnie postanowiłam nakręcić to miejsce jako trzecie z moich ulubionych, bo naprawdę nigdy w życiu na tym miejscu się nie zawiodłam, zawsze tutaj było bardzo, bardzo fajnie. I na koniec zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na Monte Casino 1, czyli do Part One, ale już w ogóle na sam koniec bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojej serii Trzech pysznych miejsc naszego miasta Szczecina i zapraszam do napisania w komentarzu, jakie są Wasze ulubione gastronomiczne miejsca naszego miasta. Jestem bardzo ciekawa, będzie to bardzo pomocne i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! W sumie udajemy, że pijemy, ponieważ nie możemy dzisiaj za bardzo pić. Ale w międzyczasie powiedz mi, jaki jest taki najczęstszy toast, który jest wznoszony tutaj, w tym miejscu? Wydaje mi się, że za tych, co na morzu. Za tych, co na morzu? No nie typowe! Ja. Ahoj, kapitanie!